Dobry wieczór. Uważam, że zagraliśmy jako Legia Warszawa bardzo dobre spotkanie. Jesteśmy zadowoleni, że na boisku lidera strzeliliśmy 4 gola i przekonująco wygraliśmy. Z przebiegu meczu moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie. Z każdą minutą byliśmy tą drużyną, która coraz lepiej grała, lepiej wyprowadzała akcje, więcej utrzymywała się przy piłce, stwarzała sobie groźne sytuacje po akcjach kombinacyjnych i to mnie bardzo cieszy. Także cieszymy się, przed nami kolejne wyzwania, natomiast dzisiaj radość na pewno jest duża, bo zawsze grając w Białymstoku napotykaliśmy przeciwnika bardzo dobrze dysponowanego i tak też było dzisiaj. Cieszy mnie to, że graliśmy w piłkę i to, że wytrzymaliśmy w bardzo dobrym, wysokim tempie to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Czy są pytania do trenera? Proszę. Piotr Dziakowski, TVP. Panie trenerze, zawsze piłkarze i trenerzy podkreślają, że już po zakończonym meczu nie myślą o nim i myślą o kolejnym. Jakie są pana myśli przed kolejnym meczem w Lidze Mistrzów? A czy my jeszcze będziemy myśleć o tym spotkaniu, które się zakończyło przed chwilą? Na pewno w drodze powrotnej przeanalizujemy sobie je, bo chcemy wyciągnąć jak największe i najlepsze wnioski przed kolejnym spotkaniem, które mamy w Dortmundzie. Wiadomo, że to będzie zupełnie inny mecz. Mamy tak naprawdę do wyrównania rachunki, jeżeli tak mogę powiedzieć, z Borussią, bo ostatnio w tym pierwszym meczu drużyna Legii przegrała wysoko. Natomiast naszym celem na pewno jest zagrać dobry mecz, pokazać się na tle Borussii. Na pewno będą zmiany w składzie. To wiem, ci piłkarze, którzy trenują, zasługują na to, aby ją dostać w Lidze Mistrzów i myślę, że to jest najodpowiedniejszy moment do tego, aby kilku zawodników taką szansę dostało w meczu z Borussią. Pojedziemy na trudny teren, ale wnioski są takie, że aby grać co 3 dni na wysokim poziomie, trzeba cały czas właśnie ten poziom trzymać. My mocno trenujemy po to, aby w tych spotkaniach, które rozgrywamy ligowych, cieszyć się grą i aby sprawiała nam ona przyjemność. I tak chcemy, aby było w Dortmundzie. Dziękuję. Wojciech Rogacin, Agencja Informacyjna Polska Press. Panie trenerze, początek meczu to była taka optyczna przynajmniej przewaga Jagiellonii. Jagiellonia mocno jakby ruszyła na Legię. Czy taki Legia wyczekiwała, czy taki był plan taktyczny, czy Jagiellonia zaskoczyła was w tej pierwszej fazie meczu? I drugie pytanie, jak pan oceni grę Kazajiszwilego, który po raz pierwszy od dłuższego czasu wszedł od pierwszej minuty? Znaczy Jagiellonia nie zaskoczyła nas w żadnym wypadku, natomiast nasz plan nie był taki, żeby się cofnąć. Zgadzam się z tym, że Jagiellonia na początku nie pozwoliła nam za bardzo rozwinąć skrzydeł. My wchodziliśmy w ten mecz pomału, natomiast z każdą minutą graliśmy coraz lepiej i wiedzieliśmy, że Jagiellonia będzie zaczynała mecz agresywnie, że jest groźna z kontry. Byliśmy cały czas uważni, aby nie dać się zaskoczyć w tych elementach gry. Chcieliśmy dominować od początku, tak. Natomiast różne sytuacje zdarzają się na boisku i dzisiaj tak się stało, że dopiero od tej 12-15 minuty gdzieś tam zaczęliśmy wymieniać więcej podań na swojej połowie, utrzymywać się przy piłce i łapaliśmy wiatr w żagle. Natomiast druga część to już była pod nasze dyktando w 100%. Co do Wako, Kazajiszwili, rozegrał dobry mecz. Zrealizował wszystko to, co chcieliśmy. To jest chłopak o ogromnym potencjale. To, że dopiero pierwszy raz zagrał za mojej kadencji w podstawowym składzie, było spowodowane wieloma aspektami. Wyjeżdżał na reprezentację, nie trenował z nami, nie był w takim cyklu treningowym. Trudno oceniać kogoś po opowiadaniach różnych ludzi, którzy go kiedyś widzieli. Ja w nim widzę duży potencjał, natomiast cały czas powtarzałem mu, bądź cierpliwy. Dostaniesz szansę, pracuj, musisz być przygotowany na to, że kiedy wyjdziesz na boisko, musisz być gotowy. No i dzisiaj to potwierdził. Jest pełnoprawnym zawodnikiem, tak jak każdy inny i mam nadzieję, że ta rywalizacja jeszcze będzie większa o to miejsce na boku, bądź też środku pomocy, bo to jest taki zawodnik środka pola bardziej schodzący, aniżeli lewy czy prawy pomocnik. Ale jestem z niego zadowolony.